Historia post-post-apo. Kompilacja ponad 2 miesięcy pracy. Jestem autorem tych opowiadań. Całość zajmuje może z 15 stron A4, do których systematycznie co parę dni podchodziłem. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wasze komentarze i subskrypcje. Daje mi to motywację do dalszego pisania. Witam też wszystkich, co przywędrowali z TikToka. To w zasadzie tam wszystko się zaczęło. Pierwsze 2 minuty były moim pierwszym podejściem. Osobiście nie mam weny, by znów je nagrywać, więc liczę, że wybaczycie błędy nowicjusza. Reszta, myślę, jeżeli chodzi o jakość, rośnie systematycznie ku lepszemu. Nie przeciągając, życzę miłego słuchania. Trzeci dzień bez jedzenia. Wydaje się prostszy niż pierwszy. Ból wydaje się nie narastać. Jedynie zmęczenie nuży mnie bardziej niż bym chciał przyznać. Woda. Zawsze jest woda. Dziś znów słychać, jak puszki grają tę dziwną melodię. Nie wiem, jaki to nastrój ma mnie wprawić. Co najwyżej senny. Chciałbym wreszcie dorwać się do jednej z puszek. Może ma na sobie co nieco świeżego mięsa? Czasem ptaki te, które zostały, kruki, gołębie. Ogłuszone polem rozbijają się na puszkach. Jeżeli zeskrobie się wystarczająco dużo resztek, może będzie można mój licznik głodu na nowo zresetować. Przestań. Musisz gadać, bo inaczej się oduczysz i zdziczejesz jak tamci. Nie możesz zwariować. Umiesz nawet czytać. Dlatego to robisz. Przeczytałeś, że tylko ci, co zapisują, są zapamiętani. Dziś mam 3 dzień głodu. Będzie on ostatnim. Miałem rację. Enter Raptor zniszczył puszkę, a na niej lekko smolone, ale jednak świeże gołębie. Znalezienie stawu palącej się ropy zabierze się jakimś wiatrem. Potem znajdziemy propagandę i może nawet rozpalimy mniej toksyczne ognisko. Nauczyłem się już wypalać mięso. Starać się, by żadne pasożyty nie przeżyły. Już raz z głodu zeżarłem gnijące się stare gówno, które potem prawie mnie zabiło. Ale nie tym razem. Gołąbki niczym szczury, ale co zrobić? Szczury są o wiele gorsze. O wiele gorsze. Usłyszałem eksplozję na południu od Zakwiru. Dziś pakuję co się da i ruszam. Mam nadzieję, że resztki statku lub co tam dostało z nalotu jest na tyle ciekawe lub sprawne, że da mi to coś ciekawego na wymianę. Muszę się spieszyć. Nie jestem jedynym przeszukiwaczem w okolicy. A my jesteśmy dla siebie mili, tylko gdy niczego nie ma ciekawego w regionie. Jak tylko coś się rozbije, spadnie z nieba, to kończą się sojusze, uprzejmości, pożyczanie zapalniczek. Kto dobiegnie pierwszy, może uzbiera na posiłek z paczki u handlarza. Może znajdzie reaktor podręczny w niegorszym stanie i nagle każdy chce być twoim przyjacielem. A jak nie masz broni, to każdy chce cię zabić. Trudno. Niebo znowu gęstnieje. Pod wieczór trzeba będzie zakładać maskę. Przydałby się nowy filtr. Dałbym
3 szczury za nowy filtr. No, no dobra, może z 2 szczurki. Znowu jestem głodny. Droga była dziwnie spokojna. Spanie w masce bywa uciążliwe, ale ma swoje zalety. Żadne świństwo nie będzie chciało wepchnąć się do twojego nosa lub ust. Widziałem takich, którzy tak skończyli. Zmuszali się do wymiotów, wlewali spirytus w każdy otwór w swojej twarzy. Błagali, prosili, krzyczeli. Śmierć od zabłąkanego pocisku wydaje się ukojeniem w porównaniu z wilgostrunem. Wpełzał w twoje gardło. Jak wejdzie do tchawicy, to świszczysz okrutnie. Jak wejdzie do przełyku, nie możesz niczego zjeść. Potem kaszlesz krwią. Opuchlizna, a potem śmierć. Przez uduszenie, albo przez głód, lub zakażenie. Potem młode wilgo wypełzają z nieszczęśnika. Dlatego co większe skupisko, jeżeli mogą, gdy znajdą zwłoki, zanim zabierają do kompostownika, rozcinają i sprawdzają, czy to nie jest ten gorszy przypadek. Wtedy podpalają zwłoki lub wyrzucają w bezdenny rów. Pozostało mi niecałe 15,9 mm. Siedzę między silnikiem a kadłubem i zastanawiam się, jak długo snajper może siedzieć w jednym miejscu. Nie wiem, kto to jest. Czyje to terytorium, czy naprawdę nie można było mnie przepuścić? Co ja mam na plecach? To jest nic. Jestem niewiele warty, a siedzę tutaj już parę godzin. Liczę na zachód słońca. Powinien być przed strzelcem. Jeżeli mnie nie zobaczy, to chociaż oślepnie patrząc na zachodzące słońce. Nie zabił mnie, ale zranił. Kula przeszła przez ramię. Zapchałem ją szmatami. Jak tylko przebiegłem tyle, bym mógł zejść z oczu temu nieustępliwemu gnojkowi. Przez chwilę myślałem, że to jeden z tych oszalałych, ale oni nigdy by nie wytrzymali w jednym miejscu tak długo. Chciałem wypić ten denaturat, ale na to wygląda, że muszę o siebie zadbać. Czułem, jak pulsowały mi żyły, jak biegłem. Nogi, które znały tylko jednostajny krok, teraz niosły mnie niczym skrzydła. Z jednej strony muszę zająć się raną, z drugiej dziękuję mu, że przez chwilę zależało mi na swoim własnym życiu. Na pustkowiu wszystko żyje według tylko sobie znanych zasad. Lubię psa, bo zawsze jakoś dziwnie na mnie patrzy, gdy jakieś inne duże stworzenie zbliża się niezauważone. Można sobie wmawiać empatię, ale ja wiem, że resztki, które po sobie zostawiam, są jego największą nagrodą. Dziś, przedzierając się przez zgliszcza dawnego wieżowca, pies wypłoszył co nieco dobra, ukrytego w zakamarkach ruin. Użyłem 3 kule, zostało 12, ale mieliśmy co jeść. Trochę mnie to wszystko zwalnia, gdy muszę reagować na każdy ruch psa. Nie wiem, czy za rogiem czeka nas śmierć, czy tylko folia zaplątała się na ogrodzeniu. Pies, gdy przystajemy, zawsze siada parę kroków ode mnie i czeka, aż się nie ruszę, albo czeka na resztki. Prawie mnie pogryzł po tym polowaniu. Musiałem ustąpić i oddałem mu trochę surowizny. Muszę się spieszyć. Czas nagli. Dziś pies poszedł za jakimś jego tylko znanym zapachem. To było nasze pożegnanie. Jego spojrzenie na mnie. Pustkowie jest dla każdego. I spotykamy tych, z którymi chcemy dzielić drogę, tak często, jak ich żegnamy. Szperacze zawsze są sami. Jest za mało wszystkiego, by starczyło dla dwóch. Mam nadzieję, że będzie mnie pamiętać, gdy się znowu spotkamy i nie pomyli mnie z jedzeniem. Widzę wrak statku. Jestem blisko. Cisza mnie przeraża. Nie wiem, czy czeka mnie tylko kulka, czy spokojny dzień. Może promieniowanie zabiło robactwo i ptaki,
dlatego jest tak cicho. Nie podoba mi się to, ale im dłużej czekam, tym większa szansa na spotkanie z innym szperaczem. A wtedy powolne obchodzenie siebie w odległości wzroku i spoglądanie, co masz na plecach i ukrywanie tego, co na nich masz. I cicha nadzieja, że to jemu się skończyły naboje. Dobra, koniec gadania. Ostatnia prosta. Trzeba znaleźć dziurę po pocisku. Powiedzmy, że mam psa. Tak przynajmniej się nazywały stworzenia, które były bardziej rozpowszechnione kiedyś. Ponoć tak bardzo je rozdrobniliśmy, że wiele gatunków po prostu wyginęło bez naszej ludzkiej opieki. Tak czy inaczej, zastanawiam się jeszcze, jak to piękne paskudztwo nazwać. Na razie wołam pies, mimo że ma skrzydła. Gdzieniegdzie spod sierści widzę pancerz. W sumie nie wiem, czy go puszki nie zmodyfikowały, tylko po co. Pomógł mi, gdy uciekałem przed wijami. Gdy chciałem skrócić sobie drogę, zagryzł z dwa, reszta uciekła. Usiadłem z zaciekawieniem, bo nie widziałem chęci mordu w moim kierunku od tego psa. I tak jakoś samo wyszło. Używając łomu, przedzierałem się przez zniszczone części statku. Znalazłem trochę dysków twardych, które nie wyglądały na zniszczone. Mam nadzieję, że znajdę drugą kompanię i dogadam się z nimi w zamian za te dyski twarde. Trochę amunicji z dział obronnych, chyba najcięższy towar, no i płyn chłodniczy. Ponoć puszki produkują najlepszy, najczystszy. Teraz siedzę wciśnięty za już pustymi zbiornikami i czekam, aż zajdzie słońce. Liczę na ciemność, która ukryje moje wyjście. Trochę już rzeczy było wyrywanych. To tylko znaczy, że nie jestem pierwszy i nie ostatni. Lśniący metal odbija się w świetle palącego słońca. Był niczym tafla wody. Jestem w środku. Statek należy chyba do wysokoniebnych puszek. Takich, których nigdy nie widać. Może gdy przejdzie huragan i niebo na parę dni stanie się znowu niebieskie w oddali, niczym księżyc można zobaczyć te gigantyczne talerze, które płyną po niebiosach. W jaki sposób udało im się je zestrzelić? Niesamowite. Otwór po eksplozji rozlewa się na boku kadłuba. Był ogromny. Rozszarpał poszycie i rozerwał wnętrzności. Świetnie. Czas na szabrowanie. Pocisk przeszył pojazd na wylot. Wyszedł drugą stroną. Widzę w oddali ogień. Albo nie usłyszałem walk, co jest mało prawdopodobne, albo ktoś rozpalił na widoku ognisko. Najpierw ukryję to, co już wyciągnąłem. Myślę, że ukrycie towaru godziny drogi stąd będzie wystarczająco bezpiecznie. Dlaczego ktoś rozpala ognisko na szczycie urwiska? To musi być zasadzka. Nie tym razem śmierci. Nie dam ci mojego... Obserwowałem ogień już z godzinę. Nie dawał mi spokoju, czemu to miało służyć. Rozpalając ognisko, zapraszasz tylko kłopoty. Chyba że większym prawdopodobieństwem od ludzi są monstra kryjące się w nocy. Tylko że monstrum może też być człowiekiem. Chodzące zwłoki, czasem w odruchu człowieczeństwa, w ciemności nocy. Odruchowo zmierzają ku światłu, niczym motyle nocy. Podchodzą do ognisk, często bezgłośnie, szurając jedynie stopami lub pełzając za pomocą swoich ramion. Chwilę potem przystają nad ogniskiem. Wpatrują się ślepo swoimi już wysuszonymi gałkami. Czy to człowieczeństwo przez nie przemawia, czy tylko pragnienie światła w ciemności? Gdy tak stoją, nie zauważają niczego. Pod ich stopami może leżeć tuzin ludzi. One gnają ku światłu. To ostatnia szansa tych, którzy korzystają z ognia, by coś zrobić. By rozczłonkować potwora, uciec bezgłośnie. One będą stać aż do świtu, aż do wypalenia ognia.
a wtedy nikt nie przeżyje. Wpierw był blask, potem niczym grzmot odbił się o ściany rykoszet wystrzału. Ten ogień, który obserwowałem, był pułapką. Miejmy nadzieję, że to pojedynczy zabójca, a nie cała bandycka paczka. Wtedy muszę się stąd wynosić, jeżeli to zdziczali bandyci. Nie tylko ograbiają zwłoki, ale będą się nimi zabawiać. A jak głód ich przyciska, nawet je zjedzą. Dobrze, że jesteś już martwy, nieznany mi przyjacielu. Już nic złego cię nie spotka. Rozpocząłem wycofanie w powolnym wschodzie słońca. Dziś niebo jest purpurowe podczas wschodu. Widzę w oddali migotliwą, spadającą gwiazdę. A tak przynajmniej mi się zdawało przez wiele uderzeń serca, że to puszka spada na miejsce rozbitej jednostki. Zdążyłem się ukryć przed falą uderzeniową. Zrzucili z orbity jednostki ratownicze. Musiała to być ważna jednostka, że specjalnie ryzykują. Mogłem się przyjrzeć kuli, która powoli przekształcała się w rzekę mniejszych jednostek. Nigdy tego nie widziałem. To musi być coś nowego. Trzeba zacząć biec. Jeżeli nie znajdą tego, po co spadli, rozpoczną poszukiwania. Biegłem pod górę wraku, którego ostatnio oszabrowałem. Spinałem się z ponad 2, może 3 godziny. Odwróciłem się za siebie, gdy usłyszałem eksplozję. Drony odnalazły zespół ratunkowy puszek. Bombardowanie regionu trwało długo. Bardzo długo. Miałem wrażenie, że przesuwa się w moim kierunku. Każdy pocisk rozrywa ziemię, rozcina metal, miażdżył i zabijał tych, którzy nie schowali się wystarczająco szybko. Biegłem w dół, szukając schronienia. Wpadłem do dołu, który prowadził do zamkniętych metalowych drzwi. Pociski były coraz bliżej. Wystrzeliłem kolejną kulę, by roztrzaskać zamek. Udało się. Jestem bezpieczny. Na razie. Za drzwiami były kolejne drzwi, tym razem zakręcane, niczym zawór. Bomby nie ucichały, a ja postanowiłem sprawdzić, co się za nimi kryje. Alternatywa dla zakopania żywcem, gdy hałdy piachu i kamieni spadnie w tę właśnie dziurę. Drzwi ustąpiły bez większych problemów. Za nimi był tunel, którego koniec światło z mojej nakręcanej latarki nie znajdowało. Odkręciłem też zawór tlenowy na mojej masce. W takich miejscach często trujące gazy lub brak tlenu zabija nieostrożnych. Ucieszyłem się na widok pajęczyny. To tylko znaczy, że jakoś inne stworzenia musiały się dostać drugą stroną. Mam szansę. Schodziłem w głąb zardzewiałych schodów, trzymając się kruszących pod moimi rękawicami poręczy. Odpoczywałem, sprawdzałem poziom tlenu, przeglądałem puste szafki i biurka. Wszystko prócz betonu pokrywała ruda rdza. Dotarłem do krętych schodów zrobionych z betonowych bloków. Do tej pory nie widziałem światła ani żadnej żywej istoty. Zastanawiam się, czy przejść w tą ciemność dalej, czy jednak skupić się na odnalezieniu drogi wyjścia. Powiew powietrza przez słup wentylacyjny dawał mi nadzieję. Powolnym krokiem, sprawdzając każdy stopień, schodziłem niżej i wtedy to zobaczyłem. Ogromne pomieszczenie o wysokim suficie, w którym olbrzymie pojemniki w kształcie kuli umieszczone są w rzędach. Zniszczone, dziurawe, zardzewiałe. Moje serce zaczęło szybciej bić, gdy widziałem czarną, lśniącą maź wylewającą się z tych okrągłych kadzi. Z otworów, prócz czarnej mazi, która nieruchomo niczym czarna skała trwała w swoim kształcie, widziałem, jak wychodzą różne kolorowe kable z tych właśnie pojemników. Mój miernik nie wskazywał żadnych podwyższonych stopniów promieniowania.
omijając maź, przychodziłem bokiem, wpatrując się w te dziwne konstrukcje. Murale w tych podziemnych fabrykach lub magazynach opowiadały o sile wspólnoty, o ciężkiej pracy. Przez wiele obrazów przewijało się czarne słońce, do którego oni, robotnicy, wyciągali swoje ręce. Niektóre twarze wydawały się powtarzać i były większe niż pozostałe. Najpewniej założyciele tych kompleksów uwieczniali się na ściennych malowidłach. To wszystko chyba miało przypominać cel, który im przyświecał, którego ja widzę tylko pozostałości. Celem była ta maź, ich śmierć, przetrwanie, a może coś bardziej ambitnego. Może się jeszcze tego dowiem. Zapach przytłaczał mnie nawet przez maskę. Ciężki, tłusty. Ciężko się oddychało, gdy przecierałem się przez zalane podłogi. Czerń tej mazi owijała się i zostawała na moim ubraniu. Gdzie mogłem, omijałem ją. Kolejne drzwi, kolejne kadzie. Tak trwało to jakiś czas, aż znalazłem kolejne schody. Schody były zalane kaskadą czerni. Na dole zobaczyłem dziwne kształty, nieruchomo leżące na podłodze, oblepione czarną substancją. Zobaczyłem buty, wystające z jednej strony. Przy kolejnym rękawice. To byli kiedyś ludzie. Dlaczego znaleźli się tak nisko, pod ziemią? Pokryci tym czymś. To nie mógł być tylko kompleks chemiczny. Na ścianach widziałem mnóstwo murali. Większość skruszała, ale jednak, patrząc na nie, można było złożyć szczątki historii. Przez przypadek, wybierając drogę wędrówki, znalazłem zniszczoną windę, która prowadziła kolejne piętra niżej. Oczywiście, winda już nie działała, ale obok była w niegorszym stanie drabina. Schodząc po niej, myślałem, że będę musiał sprawdzić co ciekawsze piętra, ale winda prowadziła ku dołowi. Nie zatrzymywała się ani razu. W połowie drogi zwątpiłem w to, co robię, patrząc w dół i w górę. Nie widząc dna, ruszyłem dalej. Z niemałą ulgą zeskoczyłem z drabiny. Tylko po to, by wpaść w gęstą, czarną maź. Tunel był kiedyś czerwony. Teraz tylko rdza barwiła przejście. Na samym końcu zobaczyłem drzwi. Jedne, jedyne. Bez żadnych bocznych przejść, ani wyjść. Bez opisów, informacji, plakietek, znaków. Tylko zniszczone murale, z których niczego nie mogłem się domyślić. Czy ja na pewno chcę otworzyć te drzwi. Gdy otwierałem rozpadające się od rdzy drzwi, zobaczyłem pękające spawy. Całe drzwi były zespawane. Ze starości po prostu rozpadły się pod moim naporem. Ale czy to tylko ze starości? Zadawałem sobie to pytanie w tak kluczowym momencie. Moje rozkojarzenie prawie kosztowało mnie życie. Czarna ściana, masy, tej wody, mazi, stała przede mną, ruszając się. Stojąc niczym lustro, oczarowany, prawie ją dotknąłem. Migotliwa powierzchnia błyszczała w odbiciach latarki. Gdy mnie to coś złapało za płaszcz i zaczęło ciągnąć, odruchowo zrobiłem swoje. Zrzuciłem płaszcz, posłałem kulkę. Poderwałem plecak i biegłem. Mówiłem do siebie, by ta drabina nie zerwała się pode mną, gdy po niej wchodzę przez całą drogę. Pełzałem po kolanach, gdy się z tej windy wyskrobałem. Czas stąd wyjść. Znaleźć drzwi, które mogę za sobą zamknąć i odpocząć. Trzeci dzień bez jedzenia. Wydaje się prostszy niż pierwszy. Ból wydaje się nie narastać. Jedynie zmęczenie nuży mnie bardziej niż bym chciał przyznać. Woda. Zawsze jest woda.
Dziś znów słychać, jak puszki grają tę dziwną melodię. Nie wiem, jaki to nastrój ma mnie wprawić. Co najwyżej senny. Chciałbym wreszcie dorwać się do jednej z puszek. Może ma na sobie co nieco świeżego mięsa? Czasem ptaki te, które zostały, kruki, gołębie. Ogłuszone polem rozbijają się na puszkach. Jeżeli zeskrobie się wystarczająco dużo resztek, może będzie można mój licznik głodu na nowo zresetować. Przestań. Musisz gadać, bo inaczej się oduczysz i zdziczejesz jak tamci. Nie możesz zwariować. Umiesz nawet czytać. Dlatego to robisz. Przeczytałeś, że tylko ci, co zapisują, są zapamiętani. Dziś mam trzeci dzień głodu. Będzie on ostatnim. Miałem rację. Enter Raptor zniszczył puszkę, a na niej lekko smolone, ale jednak świeże gołębie. Znalezienie stawu palącej się ropy zabierze się jakimś wiadrem. Potem znajdziemy propagandę i może nawet rozpalimy mniej toksyczne ognisko. Nauczyłem się już wypalać mięso. Starać się, by żadne pasożyty nie przeżyły. Już raz z głodu zeżarłem gnijące się stare gówno, które potem prawie mnie zabiło. Ale nie tym razem. Gołąbki niczym szczury, ale co zrobić? Szczury są o wiele gorsze. O wiele gorsze. Usłyszałem eksplozję na południu od Zakwiru. Dziś pakuję co się da i ruszam. Mam nadzieję, że resztki statku lub co tam dostało z nalotu jest na tyle ciekawe lub sprawne, że da mi to coś ciekawego na wymianę. Muszę się spieszyć. Nie jestem jedynym przeszukiwaczem w okolicy. A my jesteśmy dla siebie mili, tylko gdy niczego nie ma ciekawego w regionie. Jak tylko coś się rozbije, spadnie z nieba, to kończą się sojusze, uprzejmości, pożyczanie zapalniczek. Kto dobiegnie pierwszy, może uzbiera na posiłek z paczki u handlarza. Może znajdzie reaktor podręczny w niegorszym stanie i nagle każdy chce być twoim przyjacielem. A jak nie masz broni, to każdy chce cię zabić. Trudno. Niebo znowu gęstnieje. Pod wieczór trzeba będzie zakładać maskę. Przydałby się nowy filtr. Dałbym 3 szczury za nowy filtr. No dobra, może z 2 szczurki. Znowu jestem głodny. Butla z tlenem zaczyna się kończyć, a ja po ostatnim bliskim spotkaniu... Cóż, nie bardzo chcę ściągać maski. Wróciłem do znanego mi wyjścia i tak jak się obawiałem, został zasypany. Ba, można by powiedzieć, że nigdy go nie było. Pocisk artyleryjski najwyraźniej wpadł prosto w wejście do podziemi. Drugie drzwi, te ze śluzą, mimo wzmocnienia, wybrzuszyły się do tego stopnia, że jedynie ze sprzętem spawalniczym mógłbym zrobić dziurę, by wyjść. Nic z tego. Podejrzewam, że nawet po pokonaniu drzwi napotkałbym jedynie skały i tony ziemi, która zakopała korytarz. Jestem uwięziony. Uspokajałem oddech. Nie chciałem wpadać w panikę. Pamiętałem szyby wentylacyjne, gdzie wydawało mi się, że widziałem poruszone przez powietrze pajęczyny. To była moja szansa na ratunek.
Postanowiłem ściągnąć rękawicę, by poczuć na gołym ciele powiew wiatru i po przedłużającym się słuchaniu swojego oddechu poczułem. Szyb wentylacyjny wspinał się ku górze. Był w takim samym stanie co reszta placówki. Bez większego trudu udało mi się rozerwać kratkę. Wbijając się w ścianki i używając łomu, parłem ku górze. Plecak był za duży. Wyrzuciłem pelerynę przeciw kwaśnemu deszczu, garnek i parę misek. Resztę przywiązałem sznurem tak, by podczas wspinaczki plecak mógł zwisać ku dołowi. Za pomocą srebrnej taśmy przykleiłem latarkę do ręki, by mieć obie wolne do wspinaczki. Czułem, że pełzam w miejscu, gdy cały spocony łapczywie wciągałem świeże powietrze. Dotarłem do rozwidlenia. Mogłem teraz odpocząć i podjąć decyzję. To, co dziś czułem, to była panika. Tunele wentylacyjne zwężały się za każdym razem, gdy wybierałem kolejną drogę. Miałem wrażenie, że nie tylko brakuje mi miejsca, ale i tlenu. Nie wiem, jak długo tam byłem. Wiem, że siedziałem wpatrzony w swoje dłonie, gdy dotarłem do trzeciego z rzędu zawalonego szybu. Widziałem, jak moje palce drgają bezwiednie. Jak tylko mogłem, oddalałem złe myśli. Aż nie wytrzymałem. Wydarłem się w złości, bezradność i poddanie. Echo odbiło się głucho moim żałosnym zawołaniem. Niespodziewanie dotarł do mnie dźwięk, który sprawił, że się uśmiechnąłem. Szczekanie psa. Nie chciałem się poddawać dobrej myśli, ale co innego mi pozostało. Zacząłem się czołgać w stronę szczekania. Gdy nie wiedziałem, gdzie iść, krzyczałem jak mogłem. Słyszałem po chwili szczekanie. Pozostał ostatni korytarz wentylacyjny, którego zniszczona blacha szarpała mi ubranie i skórę. Widziałem światło. Widziałem koniec. Utknąłem. Nie mogłem się ruszyć. Moje ręce nie mogły mi już pomagać. Czułem, jak plecy zaciskają się na tunelu. Jak skała spod blachy zaczyna się kruszyć na moją twarz. Znów zacząłem liczyć długo i nudno, by opanować oddech. Słyszałem psa, który szczeka w moim kierunku. Jestem tak blisko. Wypuściłem powietrze. Używając palców stóp, popchnąłem się parę centymetrów. Znów wypuściłem powietrze. Znów parę centymetrów. Światło dawało nadzieję. Gdy mój oddech stawał się coraz krótszy i bolesny. Ostatni moment. Ostatni wydech. Bez powietrza. Używam swoich palców. I chyba przesuwam się jak wąż. 20, może 30 centymetrów. Łapczywie wciągam powietrze, gdy znów mogę oddychać. Wychodzę z tunelu. Widzę znany mi pysk. Uśmiechając się, patrzę na jego szyję, na której jest smycz, a po chwili dźwięk przeładowanej broni nad moją głową. Znów mogę nagrywać. Nie wiem, ile miałem szczęścia, a ile jeszcze z tego wyniknie. Pies, ta skrzydlata istota, którą nie widziałem jakiś czas temu, nie chciała odejść od wylotu wentylacyjnego, dopóki się z niego nie wygrzebałem. A przeładowanie broni nad moją głową, potem jak wypełzłem, wystarczyło, bym nie wykonywał gwałtownych ruchów. Było to dość utrudnione przez nadmiar radości, jaką okazywał mi pies. I nie wiem, ile ta jego radość miała wpływ na to, że ciągle żyje. Pod moimi nogami została rzucona plastikowa opaska zaciskowa. Związany, idę w drodze do nieznanego mi obozowiska. Obawiam się, że moje szabrowanie stanie się czyjąś inną własnością. Mój osobisty porywacz miał na sobie inny model maski niż ja. System czterokomorowy z wymienianymi filtrami i szybkami, dające więcej widoczności.
Model chyba sprzedawany na dalekiej północy przez technokratów, którzy może jeszcze tam są. Poza maską, poszarpane, ale wielokrotnie naprawiane ubranie, które ściegi wydawały się proste. Miał na plecach dość sporo towaru. Był on na dodatek bardzo ciężki. Doświadczyłem to, gdy zostałem jego mułem. Mając cichą nadzieję, że bycie przydatnym da mi szansę ucieczki albo zdrowej wymiany. Bo jeżeli zobaczę gdzieś baner krwawych kruków, to szybciej zabiję tego porywacza kamieniem na drodze, niż dam się sprzedać. Miałem mieszane uczucia. Gdy zatrzymaliśmy się na noc, leżałem przywiązany do zniszczonego wraku, gdy w ukryciu słyszałem śmiech i radosne szczekanie psa z moim porywaczem. Chyba nie będzie mi tak łatwo go zabić, jak myślałem. Kto by pomyślał, że jedno czteronożne stworzenie o dwóch niedziałających skrzydłach może wpłynąć na nieznane sobie osoby. Następnego poranka pies przyszedł do mnie przed wschodem słońca i polizał mnie po twarzy. Wtedy też zobaczyłem twarz mojego porywacza. Była stoicka, nie wyrażała uczuć. Przecięła moje więzy, oddała większość moich rzeczy. Broń była bez magazynka, ale nie zdziwiło mnie to. Zrobiłbym tak samo. Następnie dowiedziałem się, gdzie jestem, co jest na północy i na południu. Szabrownik zabrał swoje rzeczy, a potem to się stało. Psu ściągnięto obroże i mój niedoszły porywacz odszedł w swoim kierunku. Pies długo patrzył za postacią chowającą się za wzniesieniem. Potem spoglądał na mnie swoimi żółtymi oczami. Pies mnie odprowadził. Myślę, że podświadomie wiedział, że jestem słaby. Gdy spałem, idąc ku południu, gdzie z tego co się dowiedziałem, rozbili się przewoźnicy i handlarze, pies siedział przy mnie. Ogrzewał mnie swoim szorstkim ciałem i przy najmniejszym poruszeniu w krzakach szczekał ostrzegawczo. Gdy jednak zostało jakieś może 100 metrów do pierwszego ogniska, po prostu zniknął. Najwyraźniej ceni sobie swoją niezależność, albo dokładnie wie, że spotkanie z ludźmi prędzej czy później kończy się smyczą lub kagańcem. Po krótkiej rozmowie z ochroną zorientowałem się o walkach na dalekiej północy. Kto by pomyślał, że tym razem dopisze mi szczęście. W ramach podziękowania opowiedziałem o dziwnych podziemiach na północy stąd i przestrzegłem ich, by nie wysyłali tam zwiadu. Co zrobią z tą informacją, to już ich sprawa. To, czego mój były porywacz mi nie zabrał, udało mi się przehandlować na pożywienie i amunicję. Tak jak myślałem, płyn chłodniczy wygrał. Pewnie został ze mną, bo ważył za dużo, by mi go zabierać. Punkt dla mnie. Karma chyba naprawdę wraca, albo przynajmniej wyrównuje się. Chyba destylowali alkohole, bo dawno nie słyszałem tyle śmiechu i miłości. Mimo końca świata wciąż jesteśmy ludźmi. Grupy, które zostają razem, często dla bezpieczeństwa przeżywają jedną zaskakującą rzecz. Nudę. Zawsze biorą na jej bezpieczniejszą drogę, nigdy nie ryzykują i czasami po prostu się nudzą. Ja dziś wyszedłem z całkiem miłego namiotu, mogąc spędzić noc w dobrym towarzystwie. Opowiadałem historie, które mnie spotkały. To jeden z niewielu momentów, gdy mój pustelniczy tryb życia na coś się przydaje. Rzecz jasna, nie zawsze jest to mile widziane. Uważam dzień za udany, jak za mną mnie posyłają kule. Tym razem było wyśmienicie. Ze smutkiem czekał na wyrównanie się karmy w drugą stronę. Czas na mnie. Nikt nie lubi nadużywających gościnę. Idąc po zapylonych drogach, przyglądałem się zrzutom bombowym, które pokrywały niebo. Olbrzymie grawitacyjne pojazdy, które miały coś z bumeranga w kształcie, pokrywały dziesiątki, jak nie setki kilometrów pasów pustkowia, czymś co zabija. Kwas, gaz, napalm. Albo coś jeszcze gorszego.
Chyba tak naprawdę zacząłem się bać puszek, gdy zobaczyłem ich pracę nad ludźmi. Co robili z nami, gdy się uczyli naszej fizjologii. Przestałem się dziwić samobójczym oddziałom, którzy nosili przy sobie piękne, rzeźbione bronie z tylko jedną kulą. Często wydawali na nie całe żołdy. Oddawali jedzenie po to, by ta ostatnia chwila przed końcem była choć odrobinę piękniejsza. Gdy tak idę samemu, zatapiam się w wspomnieniach. Gdy jeszcze miałem placówkę, którą nazywałem domem, wychodziłem dla dobra całej społeczności szukać wody. Wody, która czasami była zrzucana jako forma pomocy, propagandy, cholera wie czego. Gdy przyzwyczajasz się do tła walki, nie obchodzi cię, kto pomaga ci przetrwać. Jednego dnia nic nie znajdowałem, innego uciekałem z niczym, gdy bandyci lub albo same oddziały mierzyły we mnie bronią. Rzuć wszystko i biegnij, powtarzał mój dawny przyjaciel. Możesz stracić wszystko, bo jutro znajdziesz coś nowego. Czy właśnie dlatego chodzę jako szperacz? Przestałem się bać utraty. Gorąco rozgrzewało wnętrze mojej maski. Mimo filtrów, posmak spalonego mięsa skraplał się na moich wargach. Smakowanie zmarłych. Chciałbym przetrzeć twarz, a jeżeli teraz to zrobię, padnę dusząc się od gazów bojowych, które pewnie jeszcze nie opadły. Nigdy nie rozumiałem, po co oni to robili. Chyba liczyli na świeżaków, że nie założą masek. Bo poza tym każda inna roślina lub zwierzę przestawało żyć w tym rejonie. Używali chyba do tego bomb cyjanowych. Do dziś pamiętam, jak przez dziurawy filtr zaciągnąłem się ich oparami. Ostry, gryzący, wywołujący wymioty zapach, który wypalał włosy w nosie, a gardło było suche i bolące przez parę dni. Dym wydobywał się z nad horyzontu. Zapach palącej się ropy, rozgrzanej stali i prochu strzelniczego zaczął wdzierać się do moich nozdrzy. Założyłem maskę, zaciągnąłem plecak na ramionach i ruszyłem. Świeże pole bitewne rozciągało się kilometrami. Dym zasłaniał pomarańczowe niebo. Pierwsze to rozpoznanie z ukrycia. Czy są jeszcze jakieś zagrożenia? Czy są inni szperacze, a może ekipy ratunkowe lub oddziały, którym zadaniem jest dobijanie? Żeby tylko ludzie przestali ze sobą walczyć, może byśmy mogli coś zbudować. Ale gdy niczego nie ma, nikomu na niczym nie zależy. Chyba jest czysto. Schodzę. Czasem mam wrażenie, że jestem w muzeum. Jak to się mówiło, na wernisażu oglądam sztukę współczesną. Dwunożna platforma krótkiego zasięgu z działem 30 mm i gąsienicowy czołg przeciwpancerny z żywymi płytami indukcyjnymi zwarły się w takim uścisku, o którym by nie podejrzewał nawet kochanków. Co za wielka siła musiała wygiąć metal w te niewyobrażalne kształty, że ledwo co rozpoznaje, gdzie jedno się zaczyna, a drugie kończy. Wyrywam kolejne magazynki z zaciśniętych rąk martwych żołnierzy. Dla kogo walczyli? Kim byli? Nie wiem. Są osmoleni wiecznym czarnym pyłem. Plecak robi się ciężki, a ja jestem szczęśliwy, gdy znajduję chyba działającego półautomata. Strzały padły niedaleko mnie. Chwilę potem. Przez ten dym naprawdę nic nie widać. Słyszę pojazd. Rzucam się na ziemię, przykrywam tym, co zostało po innych. Dym osiada na mnie tak samo jak na innych zwłokach. Wtapiam się w makabryczną mozaikę. Ziemia jest tak bardzo nasycona krwią, olejem i czarnym deszczem, że piasek wydaje się gęstą wodą. Odpycham się od ziemi, a ona zapada się pode mną. Muszę złapać się zwłok, które mnie okryły.
by wynurzyć się z tej galarety śmierci i zniszczenia, gdy wyciągam twarz i łapię kurczowo coś, co kiedyś było człowiekiem, przypominają mi się opowieści ludzi, którzy mówili o tonących na morzu. Jesteś moją tratwą i dzięki tobie wyjdę na brzeg. Przetarłem szkła w masę i popatrzyłem na ogrom śladów, chyba gąsienic, tak szerokich i tak ciężkich, że kształtowały teren, przez który przejechały. W oddali widziałem płomienie buchające z silników, a echem słychać było dudnienie wystrzałów, które raz po raz posyłano. Idę w przeciwnym kierunku. Pękanie czaszek pod ciężarem gąsienic, chrzęst kości mielonych na pył, zmieszany z błotem, ropą, gęstnieje. Wtapiam się w tą mieszankę. Wystawiam mój aparat do oddychania. Niczym pod wodą słyszę przytłumiony okrzyk, strzał z ciężkich kalibrów, aż ziemia się trzęsie. Niczego nie widzę. Czuję, jak ktoś przydeptuje mi rękę. Drganie wibruje. Zęby trzęsą się w mojej szczęce. Jak coś ciężkiego przeczołguje się nade mną. Nic nie mogę zrobić. Niech ignorancja innych da mi kolejny dzień życia. Bo bojowisko było ogromne, a dym jakby miał tutaj zawsze być. Pod nogami co chwilę wyślizgiwała się czarna maś. Czasem zapadałem się do pasa. Czy tutaj jednak kiedyś było coś na kształt jeziora? Ale po brzegi zostało wypełnione trupami i szczątkami maszyn. Czy ja tak naprawdę pływam? Kiedy poczułem się pewniej, podskoczyłem parę razy na, wydało się, mocnej metalowej konstrukcji. Ociężała fala, niczym w zwolnionym tempie, odbijała się echem od miejsca, w którym stałem. Gdzie ja jestem? Którędy mam iść, skoro widzę na parę kroków do przodu? Spoglądam na przebijające się słońce, które co jakiś czas rzuca snop światła. Używam kompasu, by utrzymać jeden kierunek. Spoglądam pod nogi, przed siebie, za siebie, w górę i na kompas. Znalazłem długi pręt. Wbijam go przed siebie, by sprawdzić, czy tam, gdzie idę, nie utopię się. Słyszę eksplozję po mojej prawej, kucam i oczekuję. Cisza, a jednak krzyk jednej osoby. To pewnie była mina. Cholera, jeszcze by tego brakowało. Wędrujące stada dronów, których celem jest zapełnienie wyznaczonego obszaru minami przeciwpiechotnymi, automatyczne fabryki o bezdennych magazynach, produkujące przez dziesięciolecia przestarzałe narzędzia śmierci. I teraz ja, na dawnym jeziorze, przeobrażonym w bagno dawnej bitwy, które też zostało wyznaczone na zaminowanie. Przekradam się, słysząc innych nieudane próby. Czarny dym mnie ukrywa, ale jednocześnie staje się pułapką. Przez tą ostatnią eksplozję skupiam się bardziej na swoich stopach. Kolejny odpoczynek. Rozglądam się niespokojny. Sprawdzam zużycie filtrów i tylko czasami odkręcam tlen, by dodać mi sił. Bąbelki gazów lub czegoś innego rozpryskuje się mokrym pęknięciem w osmolonej wodzie. Dopiero teraz widzę, co poruszyło dno. Ciała zabitych falują. Ja, niczym rozbitek, trzymam się mojej tratwy. Ogromna istota wyłania się parę kroków ode mnie. Pokryta mułem, smołą, ociekającą wodą, która błyszczy w kolorach tęczy na brudnej powierzchni. Góra przesuwa się po powierzchni. Toruje sobie drogę. Po chwili zanika w gęstym dymie. Kierunek lepszy niż każdy inny. Czy to była uśpiona maszyna, która otrzymała zadanie do wykonania? Czy może coś zmutowanego, co kiedyś było znanym wszystkim zwierzęciem? Wiem tylko,
że ja nie jestem na liście jej zadań. Zaryzykowałem. Użyłem zakupionego haku z liną. Zaczepiłem się czegoś na grzbiecie tej góry sunącej przez jezioro. Używając beczki, dryfuję za nią. To jest jakieś ubezpieczenie od min, które stoją na mojej drodze. Dym gęstniał. Wokół mnie płaty wody paliły się rozlaną cieczą. Góra sunęła. Nie przejmowała się tym, że zgarnia płomienie, że uruchamia ładunki, które eksplodują, posyłając w powietrze części ciała ludzi, którzy zebrali się wraz z górą. Gdzie zmierzasz, zbłąkany podróżniku? Pokażesz mi drogę do wolności? Czy prowadzisz mnie głębiej do piekła? Nie spoglądaj za siebie, powiedział kiedyś Hades, bo tą, którą kochasz, zostanie w piekle na zawsze. Dochodzimy do jądra zniszczenia, do tego miejsca, w którym to się zaczęło. Mój mroczny przewodnik doprowadził mnie do kolosa, pod którym zniknął bez śladu. Potwór, pod którego się podczepiłem, skarlał w obliczu tego olbrzyma. Tankowiec powietrzny S-klasy, gigantyczne monstrum, które rozbiło się w tym dawnym jeziorze, jednostka, która potrafiła dryfować dniami, jak nie miesiącami, po nieboskłonie i tankować setki pojazdów. To ona spowodowała kataklizm tego rejonu. Gęsty dym i mimo upływu, nie wiadomo jak wiele dni, wciąż wypływała ropa z wraku statku, która zasilała niekończącą się czarną. Jeżeli kiedyś widziałeś tankowce, które pływały po dawnych oceanach, to wyobraź sobie ich starszego brata, który kiedyś przecinał niebo, a teraz dziobem w jeziorze sterczy bezwstydnie. Dochodzę do wniosku, że warty jest ryzyka. Dym ukrywa go tak dobrze, że nikt jeszcze nie pofatygował się o jego przejęcie, a filtrowanie ropy z wody po tylu dniach, miesiącach, może być nieopłacalne. Choć kto wie, czy te niekończące się zwłoki dryfujące po tafli to efekt rozbitków, którzy nie mogli się uratować, dusząc się w oparach i paląc jak pochodnie w wodzie, która ich nie gasiła. A może doszło tu już do bitwy o zwłoki giganta, ale jedynym żywym świadkiem został mój tajemniczy przewodnik. Znów rzucam kości, znajduję wejście. Zeskakuję do dudniącego korytarza. Znaki ostrzegawcze i napisy kierujące do zablokowanego wyjścia ledwo co świecą zielonkawym światłem. Doświetlam sobie latarką korytarz. Idąc powoli, stawiam stopy. Ten świat jest do góry nogami. Lampy jarzeniowe pękają pod moimi butami. Najwyraźniej akumulatory awaryjne ciągle pracują. Zasilają wentylację i filtry powietrza. Zaglądam do kajut załogi. Znajduję na ścianie ogólną mapę pojazdu. Na razie zaczynam się wspinać. Zobaczę, w jakim stanie jest magazyn i maszynownia. Całe szczęście, by zaoszczędzić miejsce, w przejściach są drabiny. Pozwalają mi wygodnie zmienić piętra. Im wyżej wchodzę, tym częściej na ścianach widzę sadze, rozerwane drzwi, a nawet dziury po pociskach, które raniły olbrzyma, ale nie zadały ostatecznego ciosu. Przeszukuję pozostawione zwłoki, przy których wysła już krew, a skóra uciska szkielet. Czyli już minęło trochę czasu. Czyżby silnik jednak wciąż działał? Drżące ściany, lekkie wibracje, niczym bicie serca bestii. Ropa klei się do moich cholew. Gorące powietrze dusi mnie. Odkręcam powietrze do maski. Zaciągam mocny kaptur. Dotykam metalowych ścian korytarzu. One są gorące. Zaledwie metr ode mnie. Wnętrze pomieszczenia pali się.
Języki ognia tylko czekają na moją nieuwagę, by tylko mnie pochłonąć. Pewnie ta działająca wentylacja zasila powietrzem ogień. Mimo upływu czasu, olbrzym żyje i powoli się wykrwawia. Odpuszczam. Jeden zły ruch i będzie po mnie. Wracam na dół. Może w kajutach i na mostku bardziej mi się poszczęści. Szukam długo w krętych korytarzach. Brak ukropu uspokaja moje nerwy i daje nadzieję na łup. Jedynie czego mogę się spodziewać, to zalane pomieszczenie. Otwieram włas. Dziwne. Z drugiej strony nie można było go otworzyć. Dla pewności używam liny, by przywiązać włas do drabiny. Schodzę ku ciemności. Zaciągam się zapachem filtrowanego powietrza i czuję stęchliznę, najpewniej ciała załogantów. Idę wartkim krokiem, by nie marnować czasu. Naciskam klamki i sprawdzam pomieszczenia. Otwieracz? Parę pakietów żywnościowych typu suchego. Zatrzymuję się gwałtownie przed skrzyżowaniem. Czyżby mignęło coś w mojej latarce? Pochylam się ku podłodze. Widzę naciągniętą strunę albo żyłkę. Na końcu której jest podczepiona, spiłowana strzelba. Ktoś to musiał zamontować już po katastrofie. Ale po co? Używam latarki, by zajrzeć za narożnik i w oddali widzę światło. Wyciągam mojego znalezionego półautomata. Upewniam się, że chodzi. W komorze siedzi pocisk. Patrzę pod nogi, idę dalej. Latarka na wyczerpaniu delikatnie migocze w gęstym powietrzu. Zwłoki najpewniej mężczyzny z poderżniętym gardłem oparte o metalową ścianę. A na jego czole kartka wbita najwyraźniej gwoździem pneumatycznym, napisane zdrajca. Po ubraniu mogę się domyśleć, że był to załogant. Dudniący rytmiczny dźwięk wydobywa się z głębi. Więcej pytań niż odpowiedzi. Dziwne. Schodząc niżej nabieram się na to, że nie widziałem żadnych przecieków. Ni wody, która przecież powinna się już dawno wdzierać na pokład, a przynajmniej powinna powoli zawłaszczać co niższe poziomy. W co niektórych pomieszczeniach widzę ślady walk, ale nie widzę ekip szturmowych, które mogłyby wejść na pokład, by spowodować jego zniszczenie. Wszędzie są załoganci tankowca. Niektórzy mają przypasane skrawki materiału przez ramię. Walka była bliskiego kontaktu. Noże, pałki, metalowe rurki. Skurczona postać, trzymająca się za rękojeść noża, wystająca z jej klatki piersiowej. Lub rozlane mięso bez wierzchniej części czaszki, zmiażdżone wielokrotnymi uderzeniami. Wszystko jest dziwnie świeże. Kiedy doszło do buntu na pokładzie? Czasem trzeba zawierzyć odruchu. Ukrywam się w cieniu, kiedy grupka postaci przebiega obok. Okrzyki, wrzaski, jakby nie ludzi, prymitywne. Znowu tupot butów w moim kierunku. Wraca ich, ale tym razem mniejsza grupa. Przecinam mrok i kieruję się do mostka. Nie liczę na odpowiedzi, ale na działającą elektronikę. Brak wody to duża nadzieja na to, że znajdę coś bez korozji. Gdy wchodzę głębiej, staram się zaznaczyć, gdzie skręcam. Znowu to dudnienie, okrzyki, nawoływania. Jestem tak blisko mostka. Ogromna szklana ściana z wielką dziurą. Patrzę, próbując pojąć zjawisko. Dziesiątki ludzi stojących przed czarnym lustrem. Krzyczy, zawołuje, majaczy. Niektórzy wciąż w uniformach. Niektórzy przekształceni niczym szamani pustyni, tańczący w półnagich strojach, z namalowanymi na ciałach kształtach. Teraz to widzę. To jest szaleństwo, którego nie mogę pojąć. Pęknięcie szyby jest zatkane żywymi ludźmi,
Trzymają się kurczowo, by nie wpaść w otchłań. Teraz to widzę, jak dziwne, głębinowe stwory, ryby o świecących oczach gryzą i przysysają się do wciąż żywych ludzi, blokujących ogromne ciśnienie zniszczonej osłony. Ktoś krzyczy, wrzeszczy, jego ciało jest wciskane w szczelinę. Nogi łamane są, by zmieściły się w szpary, których przybywa. Groteskowa narośl z ludzi pulsuje, krzyczy, a szamani odprawiają swój rytuał. Nastaje ciemność, a potylica boli mnie niemiłosiernie. Szybko odzyskuję przytomność. Zostałem zawleczony przed oblicze wyznawców Tamy w tym przeklętym tankowcu. Ich mowa jest niezrozumiała. Bełkot, krzyki. Tak, jakby wszyscy byli pod głębokim wpływem czegoś poza moim zrozumieniem. Szaman tego mini świata krzyczy coś do wyznawców. Zaczynają mnie podnosić i pchać w stronę Tamy. Nie namyślam się długo. Nie zabrali mi niczego. Proszę, zadziałaj, kupo złomu. Kule świszczą, zabijając szamana. Kula wbija się w szklaną ścianę i rozrywa ludzką Tamę. Tama zaczyna pękać. Nie czekam, biegnę w górę. Wyznawcy rzucają się do Tamy. Wkładają swoje części ciała, by zatamować nowe powstające wycieki. Słychać pękanie konstrukcji. Okrzyki strachu buzują w komnacie, którym stał się mostek statku. Nie oglądam się za niczym. Słyszę okrzyki wściekłości. Niektórzy załoganci postanowili mnie gonić. Łapię za drabinę. Czuję dłonie chwytające mnie za nogi. Oddaję za nadobne. Słyszę dźwięk łamanego nosa. Wciągam się na wyższe piętra i wtedy słyszę dźwięk implodującej Tamy. Ciśnienie narasta, jak woda pode mną, która dopiero co zniszczyła mały kult, imploduje ludzką Tamę i szkło, które ją zatrzymało. Jak to było możliwe, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że woda nabiera szybko. Uciekają ci, co mogą, ku górze. Biegnę bez maski. Świecę sobie latarką, by widzieć każdy mój znak, który pomaga mi omijać ślepe zaułki. Świst wody zagłusza wszystko inne. Zostało tak niewiele. Szybko. Ostatnia prosta. W ostatniej sekundzie przypominam sobie o pułapce. Przeskakuję nad żyłką. Wchodzę po drabinie. Słyszę odgłosy wyznawców i po chwili wystrzał strzelby. Daje mi to wystarczająco dużo czasu, w której odwiązuję zabezpieczony włas. Waham się tylko chwilę i zamykam drzwi. Kręcę zamknięciem śluzy, słysząc uderzenia dłoni po drugiej stronie. Woda przecieka między szczelinami. Uderzenia cichną. Statek zaczyna niepokojąco trzeszczeć. Tankowiec klasy S zaczyna się przychylać. Mój oddech świszczy z wycieńczenia, gdy biegnę i wspinam się na wyższe poziomy. Otwieram kolejne włazy. Patrzę, jak olbrzymie czarne szczury biegną w dużej gromadzie. Zaczynam biec za nimi. Instynkt zwierzęcy wykrywa i znajduje rozerwaną część kadłuba. Szczury wypełzają. Ja przeciskam się za nimi. Odór czarnego dymu mnie zaskakuje i oślepia. Wpadam w gęsty ciecz, dławiąc się i krztusząc. Łapię pływające na powierzchni śmieci i płynę przed siebie. Za mną ogromny trzask. Słyszę, jak statek zaczyna tonąć.